Witam, nadszedł nowy dzień. Już chyba 11. Biwak ogarnięty, trwało to bardzo długo ze względu na to, że wszystko było wilgotne i wymagało większej uwagi, żeby nie pobrudzić sprzętu. Tak wyglądał mój obóz, proszę bardzo. Wracamy się chwilkę w czasie, tak, aby można było się jemu przyjrzeć. W takim uroczym miejscu dzisiaj spędziłem noc, otoczony zboczami gór. Całą noc padał deszcz. Dobrze zrobiłem, że zatrzymałem się i nie szedłem jeszcze co najmniej 2,5 godziny do wieży widokowej, dlatego że zmógłbym niemiłosiernie. A tak spędziłem noc w miarę sucho. Ja maszeruję dalej, a ciebie proszę o postawienie łapki w górę, w dół, na koniec pod filmem jakiś komentarz i oczywiście subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału. Dzisiejszy dzień zapowiada się słonecznie. To dobrze, bo muszę podsuszyć piwór. Niestety był tak duży kondensat, że dół śpiwora, tam gdzie są stopy, zamoczył się i wymaga ekspresowego suszenia, co mam nadzieję nastąpi już za chwilę. Ja na razie wiosłuję. Jeżeli wydarzy się coś ciekawego, obowiązkowo włączę kamerę. Temperatura odczuwalna to może z 6 stopni, może 4. Jeszcze do niedawna para wylatywała z ust. Teraz troszkę wyszło słońce i wiadomo, te parę stopni jest wyżej. Za chwileczkę wychodzę na teren zalany promieniami słońca i liczę na to, że będzie cieplej, bo póki co nawet twarz mi zdrętwiała. Powiedz mu, no nie bądź taka, powiedz. Zbliżam się do jakiejś chatki. Chatka, wiatka, nie wiem co to jest. Miejsce na odpoczynek. Zapewne w środku śmietnik, pewnie odchody. Ale sprawdzę. Nie wiem czy to nie jest coś w rodzaju toalety, no nie. Miejsce zadaszone, ale nie dałoby schronienia przed wiatrem. Mam nadzieję, że to nie jest ta wieża widokowa, do której brnąłem. Zaraz sprawdzę. Wieża, o której ciągle mówię, wieża widokowa, jest powyżej nas, tak na mojej trzeciej. Droga do wieży, w której miałem nocować, idzie równolegle po tym zboczu góry. Ja nie zdecydowałem się szukać tej ścieżki. Nie zauważyłem jej i całkiem możliwe, że jest zarośnięta. Gdybym nawet ją zobaczył, to niestety pójście do tej wieży wymagałoby nadrobienia
co najmniej 2 kilometrów, a tego nie chcę. Droga na skróty jest porośnięta 2-metrowymi choinkami, bardzo gęsto rosną i nie ma opcji, żeby się przez nie przedrzeć, więc póki co pędzę do góry na słoneczko, bo wiatr jest tak zimny, że zamraża mi twarz. Rowerzyści, a ja wpadłem w krzaki, wyciągając szybko telefon i chcąc nagrać coś nowego na trasie. O, słoneczko, marznę okrutnie, naprawdę jest zimno. Za chwilę pewnie znowu wejdę w cień, ale nie traćmy nadziei. Muszę znaleźć miejsce nasłonecznione, żeby wysuszyć śpiwór. Znamienita już wieża okazała się drewnianą konstrukcją, nie taką jak widzieliśmy wcześniej w poprzednich odcinkach, oszkloną z kamienia, tylko po prostu z bala. Potwierdza to fakt, że wczorajszy nocleg był dobrą decyzją z co najmniej 2 powodów. Po pierwsze, po rozbiciu tropiku okazało się, że zaczął padać deszcz, a po drugie, noc w tej wieży nie należałaby do przyjemnych. Prawdopodobnie byłaby niemożliwa, musiałbym się ratować tak czy inaczej noclegiem w namiocie. A tak chociaż oszczędziłem sobie spacerów w deszczu. Nie jest jeszcze idealnie przejrzyście, ale widoczek jest po prostu przedni. Wybrzeże, a to tutaj to już jest morze. A to był mój zmasakrowany piłą tarczową palec. Przez przypadek wlazł w kadr. Idę dalej, szukam miejsca, gdzie mógłbym zatrzymać się, zrobić sobie kawusie, zjeść drugie śniadanie. No i znowu powiem tak, wysuszyć piwór. Postanowiłem sobie tutaj na tym skwerku, na rozdrażu szlaków, bo są 2 warianty. Ja wybieram przejście przez miasteczko, a na pewno znowu zobaczymy coś fajnego. I tutaj na pewno znajdę miejsce, żeby pyknąć sobie kawusie. O, te 2 drzewka wydają się idealne. Działam. Zmitrężyłem trochę czasu, ale śpiwór suchy, tropik suchy, kawusia zrobiona, pierwsza w czajniczku, i śmigam dalej. Założyłem na plecach panel solarny. Muszę trochę zacząć doładowywać powerbank, bo niestety mogę mieć deficyt. Nie wiem jeszcze, czy zatrzymam się jutro na noc na kwaterze, czy będę szedł 5 dni, a potem zrobię dzień 0, jeżeli uda mi się coś zarezerwować. Piękny widoczek. Szkoda, że obiektyw w telefonie nie odda tego. Po prostu cudnie. Miasteczko, które widać w dole, to Chiaramonte Gulfi. Pięknie położone, górskie i na pewno urocze. Za chwilę wszystko zobaczymy od środka. Nie mogę tego nie nagrać. Droga meandruje w dół, a ja mam widok na ścianę budynków
Ciekawy jestem, ile mają lat. Wygląda to niesamowicie, a tam cmentarz z równie wysoką zabudową. Dzisiaj jest niedziela, więc podejrzewam, że w miasteczku może być cicho. Ale kto wie, przekonam się o tym za chwilę. Naprawdę się cieszę, że zdecydowałem się wybrać tą odnogę trasy. Wybacz mi za trochę sztywny wokal, ale naprawdę mam zmrożoną twarz. Myślę, że jak teraz wejdę między mury i nie będzie takiego wiatru, to uda mi się trochę ogrzać. Koniecznie jeszcze muszę ci powiedzieć, że ja nie planuję w taki sposób trasy, że wiem, gdzie ja będę. Dla mnie te widoki, miasteczka, góry, doliny, rzeki, to jest cały czas niespodzianka, tak samo jak dla ciebie. Nie ma materiału wideo z tych miejsc, nie ma, może są, może nie mogę znaleźć jakichś blogów i to jest tym niesamowite. Idę sobie prosto z gór, a przede mną taki fantastyczny widok. Miasteczko wygląda naprawdę ciekawie. Zobaczymy je od środka. Tu nie można być złym kierowcą. Naprawdę dużym niedomówieniem byłoby, gdybym powiedział, że budzę tu lekką sensację. Sami swoi wyszli z kościoła, główny rynek miasta, a ja tu się szwendam z kijkami, z plecakiem i z panelem słonecznym na nim, także robi to wrażenie. Ale generalnie oprócz zdziwienia, zaskoczenia są też uśmiechy, a to chyba dobrze. Dwa Fiaty Cinquecento. To są Fiaty 500. Jeden sprzed kilku dekad i jeden nowoczesny. Fajnie udało się to uchwycić. I pomyśleć, że zastanawiałem się, czy wejść do tego miasta. Odpowiedź nasuwa się sama. Co tu dużo gadać, idę naprawdę piękną okolicą, troszeczkę inną niż te, którymi szedłem do tej pory. Akurat jestem na nasłonecznionym zboczu góry, przygrzewa przyjemnie słoneczko, jest cisza, idealnie. Przede mną jest Etna. Pięknie ją widać. Boję się, że na ujęciu już nie tak bardzo, ale ona jest nad krawędzią tego lasu. Nad prawą krawędzią. Wygląda majestatycznie. Może jak podejdę bliżej, będzie ją lepiej widać. Biała krowa
to chyba daje czarne mleko, nie? Tak? Pociecha. Zobaczcie, wszystkie się na mnie patrzą. Budzę duże zainteresowanie. Mały ruch, to chociaż jest się na kogo popatrzeć. Równiutko po środku ekranu widać wulkan Etne. Z daleka wygląda jak nietypowa chmura i gdyby nie to, że wiem, że tam jest, mógłbym ją pomylić z jakimś pięknym obłokiem. Wrażenie jest niesamowite, dlatego że dół góry osnuty jest chmurami, a ja widzę tylko oświetlony szczyt. Niesamowitym jest przemierzanie tych bezdroży na swoich własnych nogach. Wtedy jest czas, aby nacieszyć się widokami, przyrodą i oczywiście całym otoczeniem. Ruiny starych domów, funkcjonujące farmy i oczywiście wszędobylskie mury na polach. Ja mogę tylko powiedzieć, że po raz kolejny zachęcam każdego do spróbowania pieszych wędrówek. Jeżeli to może być Sycylia, to świetnie. Jeżeli nie, to park, las za miastem. Wszystko się nadaje i z każdego tego miejsca można czerpać ogromną radość i ogromną frajdę. Naprawdę. Wiem, sprawdzałem. Dlatego, jeżeli czujesz chęć, aby założyć buty i iść na dłuższy spacer, to nie czekaj, właśnie w tym momencie to zrób. Widzę opuszczone gospodarstwo. Co prawda kłódka sobie wisi, ale otwarte są drzwi. Wejdę, zobaczę, czy w tym pomieszczeniu byłby wariant na sen, gdyby akurat przyszła na to pora. Pełno gnoju. Także w drugim pomieszczeniu to samo. Tutaj podobnie. Wszędzie mieszkały krówki. Dobry piesek. Tak. Jeszcze taki komitet mnie nie witał. I wszystkie machają ogonkami. Dobre psiaczki, grzeczne. Tak, taką mam nadzieję. Dobre pieseczki. Tak. Jakie grzeczne pieski. A tu jakie grzeczne krówki. Co? Dobre pieski, tak, dobre. Huh.
Krowy trochę słabo się nagrały, bo pod słońce. Psiaki są przyjazne, ale mimo wszystko 5 takich sztuk za plecami robi wrażenie. Zgodnie ze wskazaniami mapy, tą drogą powinniśmy dojść do wieży widokowej, jeżeli warunki będą odpowiednie. To chętnie napiję się w niej kawki. Ciebie też zapraszam. Nie widać było tej budowli z drogi, dlatego nie mam pojęcia, co mnie czeka. Ogromnym dla mnie plusem jest to, że brama była zamknięta, a boki w miarę dobrze zadrutowane, co oznacza, że dużego ruchu tu nie będzie. Idę sprawdzić. Sam jestem ciekawy. Na oko to tak jakieś 200-300 metrów, ale czego się nie robi, żeby popatrzeć się na przecudowną Sycylię i wypić włoską kawę. Kawę po włosku? A włoską kawę po włosku. Miejscowa jest, a wieży nie ma. Tak też bywa. Na szczęście dużo drogi nie nadrobiłem, ale jak tu już jestem, to może wypiję kawkę. Może to jest to wszystko, co zostało z wieży. Rozejrzę się jeszcze, bo kto wie. Może gdzieś się chowa, ale sądzę, że to było właśnie tutaj to miejsce. I ta wieża po prostu się wzięła i popsuła. Tak też się zdarza. Nic strasznego. Jak było widać, kawka wypita, wieża zburzona, a ja wracam się kawałeczek na drogę. Obok mojego przejścia będzie jeszcze oznaczony budynek jako kaza, czyli dom jakiś tam. I teraz nie wiem, czy to jest coś w rodzaju schroniska, znaczy no nie schroniska, ale takiego budynku dla turystów, tylko nie wiem kiedy i po co, bo one są wszystkie zamknięte, dokładnie tak jak w Chorwacji. Czy to są po prostu ruiny? Jeżeli będzie możliwość, to zerknę. A potem już prosto do miejsca, gdzie planuję nocować. I jeżeli to miejsce nie wypali, jeżeli okaże się, że na przykład są drzwi zamknięte albo nie mogę tam się dostać, no to mam trochę przechlapane, bo w nocy ma być 1 stopień i ja pod tym swoim tropikiem to taki troszeczkę nie jestem przygotowany. Tym bardziej, że jestem na wysokości 840 metrów do miejsca, gdzie będę nocował, może ze 100 metrów nad poziom morza zejdę, ale tak czy inaczej upału nie będzie. Przed nami piękna droga. Grzechem byłoby jej nie uwiecznić. Przed chwilą spotkałem dwóch Sycylijczyków. Porozmawialiśmy chwilę. Jak zwykle ciekawa reakcja, gdy ludzie dowiadują się, że chodzę na piechotę. Tutaj dość popularne są rowery, ale chyba taki trekking nie bardzo. Powiedzieli mi, że do Lentini, gdzie idę, jest 50 km. Jak odpowiedziałem, że to tam nic, to się wszyscy, że tak powiem, uchechłali po pachy. Ale spoko. Najważniejsze, że z uśmiechem, na wesoło, pozytywnie tak trzymać. Tak trzymać. To jest fajny klimacik. On zawsze robi fajny vibe. I potem się człowiekowi aż chce iść. Widok. Naprawdę przedni. Narzuciłem sobie duże tempo, bo chciałbym ze wzgórza być świadkiem wspaniałego zachodu słońca. Kto wie, może nawet nad morzem. Za chwilkę wszystko będzie jasne. Zostało mi paręset metrów i dowiem się, wóz albo przewóz. Na wzgórzu
widać cel mojej wędrówki, to w tej wieży chciałbym spać, ale jest sporo niewiadomych. Po pierwsze, czy drzwi będą otwarte? Po drugie, czy uda mi się tam wejść, bo na fotografiach z Google nie było schodów? No i trzecie, czy gdzieś ktoś nie przyczai? Nie wiem, nie wiem. Nie sądzę, żeby to było w jakiś tam sposób nielegalne. A jak już wlezę do tej wieży, to niech mnie próbują wyciągnąć. Nie no, oczywiście jakby spróbowali, to by mi się udało. Tylko po co próbować? A Reczek będzie grzeczny. Będzie grzecznie spał, gotował sobie. I odpoczywał. Dlatego, że dzisiaj jest ciężki dzień, bo mam bardzo ciężki plecak. 4 litry wody z 3 kg co najmniej jedzenia. I jednak mimo wszystko to czuć. Szczególnie, że odcisk na nodze mi się nie zagoił. Idę często po grawiu. Każdy kamyczek, na który nadepnę, oddaję po prostu takim pulsującym, elektryzującym bólem. Ale nie takie rzeczy ze szwagrem robiliśmy. Trzymaj kciuki. Już za chwilę będzie wiadomo, czy ja na tą wieżę wlezę, czy nie wlezę. Wariantu B się nie boję, bo po prostu zejdę na dół w stronę jeziora i gdzieś tam po drodze w lesie przysupnę. Jak wspomniałem, jednak byłoby zimno i gdyby udało się spędzić noc w pomieszczeniu zamkniętym, byłoby idealnie. O widokach już nawet słowa nie powiem. Widzę stąd dwie rzeczy. Pierwsza to to, że bramy są otwarte, a schody naprawione. A druga to taka, że tam jest chyba jakaś siatka dookoła, może nawet dwa pierścienie. Ale na ten moment tym się też jeszcze nie przejmuję. Ciekawy jestem. Już niedługo. To już ostatnie chwile niepewności. Widzę, że schody są naprawione, a siatka z drugiej strony otwarta. Teraz jeszcze tylko, żeby można było wejść do środka. Słuchajcie, i mam nosleg życia. Jeszcze chwileczkę. Nie denerwuj się. A, tu była furtka, ale my nie szukamy prostych rozwiązań. Uwaga. Stawiam pół na pół. Jest pięknie. Nie da się ukryć. A. Zamknięta. A szczęście było tak blisko. Szkoda. Naprawdę szkoda. Zobacz, jaki tu jest widok. No to muszę znaleźć plan B i może C. Szczęście było blisko. O, jaka szkoda. Ktoś ją naprawił i zamknął. Podejrzewam, że gdyby nie było tych schodów, to i wieża byłaby otwarta. Fakt, że w środku było miliard much, ale to jeszcze nie jest takie straszne. No dobra, chwila przerwy. I zastanowię się nad planem B. Nawet nie wiesz, jak ubolewam, iż nie mogę spędzić nocy w tej wieży. Widziałem ją na mapach Google i szczerze mówiąc, miałem na nią straszną chrapkę. Teraz chodzę na dół w stronę jeziora.
Jezioro jest na wysokości 350 metrów nad poziomem morza, więc czeka mnie zejście właśnie drugie tyle. I zobaczymy, zobaczymy. Powiem szczerze, miałem nadzieję, że nie będę musiał spać pod tropikiem, bo jest naprawdę zimno, ale zew przygody to zew przygody. Tutaj wszystko dzieje się jak w kalejdoskopie. Raz na wozie, a raz nie. Och, ty niedobra. Gdzieś tu po drodze będzie grobowiec, może tam? Nie jest źle, jest lasek. Jeżeli nie ogarnę czegoś innego, to zawsze można. Tropik w lasku, co nas nie zabije, to okaleczy. A czasami zrobi silniejszym. Już mi przeszedł zawód. To jest właśnie przygoda przez duże P. Tu nie ma, że boli, ale piękne niebo. Po prostu na tym to polega. Bez planu, bez stresu. Tu trochę przesadziłem, ale zawsze do przodu. No dobra, to śmigam. Po prostu odlot. Nie wiem, gdzie będę nocował, ale za chwilę zacznie się półmrok i wtedy nagrywanie, jak wiesz, będzie słabe. Dlatego teraz z tego miejsca, z tym pięknym widokiem na jezioro, mówię do jutra i tradycyjnie ponawiam prośbę o łapki w górę, komentarze, subskrypcje i jakbyście jeszcze wysłali udostępnienie do swoich znajomych, mielibyście we mnie naprawdę potężnego dłużnika. Dziękuję bardzo. Do jutra. Decyzja o spędzeniu nocy na południowym stoku góry była bardzo dobrą decyzją. To był jeden ze spokojniejszych i przyjemniejszych biwaków na Sycylii. Dziękuję Ci za Twój komentarz, łapkę w górę i subskrypcję. Mam nadzieję, że materiał się podobał, a ja już teraz zapraszam na kolejną część. Zapowiada się najdłuższy odcinek tej serii. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku.